ale trzeba wierzyć w duże przynęty. Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek. Zobaczycie w nim, jak łowię suma, jak łowię bolenia. Zobaczycie, jak fajnie spisują się własnoręcznie zrobione przynęty. Jedną z nich jest Ursus. Strasznie mi ten wobbler zaskoczył. Na początku w niego nie wierzyłem, to wielkie bydle, ale ma w sobie naprawdę dużo fajnej pracy, która strasznie przypadła do gustu rybom. I bardzo chętnie Wam zaprezentuję, jak on działa. Później będzie informacja jeszcze dla osób, które chcą takiego Ursusa zdobyć. Także oglądajcie do końca, oglądajcie uważnie. No i co, życzę Wam połamania w sezonie, w rozpoczynającym się sezonie sumowo-sandaczowym, co po niektórych. Ja walczę dalej, wjechało już parę fajnych ryb. W odcinku też będzie mała reklama, ponieważ firma Armitek zaproponowała mi taką współpracę, to znaczy wysłali mi na testy latarkę. Pokażę Wam ją, natomiast dla moich widzów firma przygotowała jeszcze specjalny kupon rabatowy. Wszystkie produkty z ich sklepu możecie nabyć po specjalnej cenie. No, informacje o kuponie są w opisie filmu. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie. No i połamania. Cześć. Jest! Ty, sum! Na tego dużego! Ty, jaki duży! Jaki duży! Ty, na tego wielkiego! Jaka wielka rapa! Nie wyjmę go w nurcie. On nie jest nawet taki duży. To jest boleń. Za dwie naraz, dwie taras weź. Ty pa... Weź pokaż go do kamery. Patrz co za żar. Szok, co? Mi się to... Powoli, powoli, bo przynęta jest bardzo duża i już ci zluzuje żyłkę. Właśnie. Dobry pomysł, ja muszę spróbuję dobrać tam do pyska, ale zaciągnę. O człowieku. Mam te krótkie szczypce, żeby go chyba... Czyli... To... Jest. Lubią duże rybki. Czekaj. Chyba będzie. Jest. Patrzcie, jakiego potwora. Kamera się wyłączyła. Nie, ona cały czas nagrywa. No, patrzcie, co za żar ten boleń. Nowy woblerek z naszej stajni. Taki wielki. Niby za duży. Ale trzeba wierzyć w duże przynęty. Na ten sezon poleci trochę do testów. A to jest bolek. Piękny. Drugi boleń na własną przynętę. No. Czego chcieć więcej? Gratuluję. Dzięki. Czekaj. Thank you.
wchodzić na rzecz miejscówek. Ursusa znowu. Zobaczmy, czy duży. Sumeczek na Ursusa. Chodź, kijoneczko. Jeszcze co, ja sobie zdejmę plecak. Silny, strasznie silny, jak na takiego małego grzdyla. Dobra, grzdylo, chodź tu. Ale piękny Ursusa żeś trzepnął. Piękny żeś trzepnął Ursusika. O, morda. No dobra. Czekajcie, wezmę sobie rękawiczkę. Znowu na Ursusa. Tym razem krótszą wersję. Jest. Pierwszy w tym sezonie. Do wody. Thank you.
przeorajmy tą wodę ursusem skróconym. Ale powiem wam, że ten ursus to jest kurde koza, tam po prostu tak pięknie w wodzie pracuje. Takie jeszcze ogłoszenie dla wszystkich, jakby ktoś był zainteresowany tymi goblerkami. Bardzo chętnie zrobię ich kilka dla was. Jak ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam na, lepiej na Messengerze, mnie znaleźć na Facebooku, Wściekła Oklejka, i piszcie do mnie, to zrobimy jakąś taką listę osób, która jest zainteresowana tymi goblerkami, i wtedy ustalę, jakie mam możliwości produkcyjne i kiedy jestem w stanie to wszystko dla was wykonać, ale myślę, że będziecie mieli super zabawę, jak połowicie na ursusa. No, to jest trochę inny wobler niż wszystkie. No, tak, nie wszyscy twórcy woblerów tak mówią, ale no, ja nie widziałem osobiście na rynku takiego czegoś jak ursus. Popatrzcie, jak on ma takie kształty agresywne. Jest bardzo płaski. I on daje bardzo taki, kurde, taki mięsisty, taką mięsistą falę. Czuć na kiju takie właśnie mięsiwo. Także myślę, że interesująca konstrukcja. I jak coś, to wbijajcie. Z jakimiś reklamami, no ale jak dostałem na testy, to z uprzejmości wypada powiedzieć kilka słów, więc jest to fajna, bardzo wydaje się konkretna, mocna latareczka. Ma czerwone światełko, o co mi chodziło. W ogóle tą latareczkę spróbuję zastosować do nagrywania filmów, tym razem z jakichś tam wieczornych lub nocnych wypraw, bo to zawsze jest ciężkie do nagrania, a powiedzmy taka latareczka da zawsze jakąś opcję nienoszenia ze sobą dziwnego i skomplikowanego oświetlenia, tylko takiego roboczego, fajnego, konkretnego. No, zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Mam nadzieję, że przeżyje to moje targanie po Wiśle. Natomiast świeci spoko, świeci bardzo konkretnie jak dla mnie. No i mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się wam troszeczkę pokazać nocnego łowienia w lepszej jakości. Co jeszcze spoko, to jest to, że firma Armitek również udostępniła mi taki kod, kupon promocyjny dla moich widzów, więc jeżeli jesteście zainteresowani zakupami produktów tej firmy, to zapraszam was do opisu, rozwincie sobie opis, tam będzie kod rabatowy dla was, macie 15% upustu na wszystkie produkty tej firmy w sklepie Armitek. Także tych, co znają, zapraszam, macie bonus. Ci, co nie znają, słuchajcie, no ekspertem od latarek nie jestem, ale ma świecić, ma wytrzymać ze mną długo, ma się nie rozpaść, może się uda. Nie wiem, na razie jestem zadowolony z tego, co mam, i mówię, mam nadzieję, że uda się to spoko wykorzystać do przygotowywania dla was jakichś materiałów ciekawszych, a jak będzie, to będzie, to zobaczymy. Oglądajcie, łapkujcie w górę, w dół, komentujcie, zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, i koniecznie te dzwoneczki, żeby przychodziły powiadomienia, a ja będę robił co w mojej mocy, żebyśmy mieli ten sezon fajny, udany, wędkarsko dla mnie na żywo, a dla was zajawki na YouTubie, które mam nadzieję przekonają was do częstego wypadania nad wodę w poszukiwaniu tych największych ryb. Do zobaczenia, do następnego razu, cześć!